Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Osik. I dzisiaj oczywiście w dalszym ciągu symulacja meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. W dalszym ciągu symulujemy oczywiście mecze Polski, kiedy oczywiście mi się zachce również naszych rywali. Dzisiaj wyjątkowo, w związku z tym, że posiadam FIFA 23, na której mogę postawiać, jeżeli chodzi o FIFA na kompa, żebym mógł stawiać wszelkie mody na reprezentację, to niestety mam już Game Passa, a ten Game Pass mi się skończył. Także zwyczajnie nie jestem w stanie tego nagrać w FIFA. Mamy troszeczkę przestarzałe statystyki w PES-ie 2021, bo to jest to gra sprzed 3 lat, już za niedługo będzie, albo już jest. Ale wybaczcie mi serdecznie za to. Mam nadzieję, że mecz z Albanią uda się już nagrać w FIFA. Zapraszam serdecznie do tej symulacji. Zostawcie łapeczkę w górę oczywiście dla mojej motywacji. No i zapraszam do subskrypcji. Cały czas ta liczba rośnie, chociaż nie przykładam się tak dobrze do nagrywania. I zobaczcie koniecznie wywiad. Ale ja to chyba tę symulację wrzucę wcześniej. Ale jeżeli w trakcie, gdy oglądacie ten film, wywiad z Homasem, Barbadosem i Juhu, czyli osobami blisko związanymi z FIFA Site, już się pojawił, to serdecznie zachęcam do oglądania. Jeśli nie pojawił się, to serdecznie zapraszam do wyczekiwania i zapraszam do symulacji. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzisiaj spotkanie, kolejne spotkanie eliminacyjne Polski. Dzisiaj Polska zmierzy się z Wyspami Owczymi. W dalszym ciągu nasz awans stoi pod znakiem zapytania, bo ważne jest wygrana oczywiście z Wyspami Owczymi, ale nie wiadomo jeszcze, czy ta wygrana coś da. Zajmujemy takie miejsce w tabeli, że jedyną drużyną, którą właśnie wyprzedzamy, są Wyspy Owcze i one będą jeszcze bardziej walczyć, gdyż widać u nich szansę. Widzą oni szansę na pokonanie Polski przy tej tabeli. Ciekawe, no nie ma drugiej środki hymnu, a Wyspy Owcze nie mają w ogóle hymnu w PES-ie. Skład Polski w meczu strzęsny, w obronie Bereszyński, Wieteska, Bednarek, Kędziora, a w pomocy Kamiński, Zieliński, Krzywek, Szymański, a jeżeli chodzi o atak, to Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, formacja 4-4-2 z wysuniętymi skrzydłowymi. Skład Wysp Owczych w bramce Nielsen, w obronie Davidsen, Nattestad, Fero, Danielsen, w obronie Henriksson, Vantamar, Hansson, Vantmar, a w ataku Olsen i Edmundson. Tutaj postawiona jest formacja 4-4-2. Jak mówiłem, w teorii Wyspy Owcze nie są wymagającym rywalem, ale nie mamy już w Europie słabych drużyn. Każda drużyna walczy, żeby wygrać i zawsze będzie ryzyko. Rozpoczyna reprezentacja Polski przy piłce Bartosz Bereszyński, Piotr Zieliński, zagranie do Jakuba Kamińskiego. Ten próbuje wyminąć obrońców, ale zagrywa do Bereszyńskiego. Zwrzutka w pole karne do Arkadiusza Milika. Jeszcze Sebastian Szymański, ale piłka leci nad bramką. Nie ma bramki na razie. Na Stadionie Narodowym. Tutaj Wyspy Owcze nie uratowała wybitna obrona. Wiadomo, nie mają tej obrony wybitnej, ale wiadomo, że To Mołdawia pokazała, że nawet pomimo porażki w pierwszej połowie są jeszcze w stanie wygrać. I cały mecz trzeba być nastawionym, że zawsze jest ryzyko porażki. Trzeba tutaj nastawić się z nastawieniem, że ten mecz wygrać. Grać trzeba do końca. O to mi chodzi. Do tego zmierzam. Przy piłce Kamiński biegnie skrzydłem. Wymija kolejnych obrońców. Jakub Kamiński! Schodzi do środka, zagranie do Bereszyńskiego, wrzutka w pole karne, Arkadiusz Milik, ta piłka nie dochodzi do polskiego napastnika, a przy piłce Wyspy Owcze, Henriksson, Vantmar stracił, przy piłce Arkadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kamiński, wrzutka do Milika, jeszcze Robert Lewandowski, gol!
Robert Lewandowski zdobywa kolejną bramkę w reprezentacji Polski i kolejną bramkę w eliminacjach. To jest pierwsza bramka w tych eliminacjach. Ani z Czechami, ani z Albanią. Przepraszam, druga, bo jeszcze z reprezentacją Mołdawii tę bramkę Robert strzelił, czyli mamy dwie bramki naszego najlepszego polskiego aktualnie napastnika. W zasadzie to można było jeszcze głębiej przeanalizować, ale my za to przeanalizujmy tą powtórkę. Doskonałe zagranie do Arkadiusza Milika, ten zgranie z główki uniknął teraz Robert Spalonego, dzięki czemu Polska zdobywa bramkę na 1-0. Nie była to bramka najlepszej jakości, ale ważne, że prowadzimy z Wyspami Owczymi. No wiadomo, że nie jest to wymagający rywal, ale jak często się mówi, w Europie nie ma słabych drużyn, na każdą drużynę trzeba uważać i nie być oczywiście zbyt pewnym siebie. Wyspy Owcze próbują tutaj przebić się, ale zablokowani zostają przez Polaków. Kędziora zagrywa do Bereszyńskiego, zagrywa do Zielińskiego, ten do Krychowiaka, do Bednarka, Bednarek zagrywa do Milika. Milik, Sebastian Szymański, jest szansa na 2-0! Sebastian Szymański, mamy drugą bramkę i prowadzimy już 2-0. No świetnie, świetna akcja. Nie minęło dużo czasu, a mamy już kolejną bramkę. Zagranie Arkadiusza Milika do Szymańskiego, ten zamiast podawać do Roberta Lewandowskiego, decydował się sam uderzyć. I jak widać, tym razem się to opłaciło. Nawet uniknął Spalonego tutaj, chociaż było bardzo blisko. No szybko oglądamy drugą bramkę. I oby tak było dzisiaj o 20:45, też zachęcam Was do oglądania prawdziwego meczu. Ale rozpoczynają Wyspy Owcze. Jedna próba ataku zatrzymana już była. Jeszcze tutaj, o! Wyspy Owcze, Hansson. Zablokowane to podanie. Lewandowski. To był faul, czy nie? Nie było faulu. Jeszcze Wyspy Owcze, Hansson. Jest groźna sytuacja, ale nie są to zbyt zawodnicy. Dobrze się stracił. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik zagrali do Kuby Kamińskiego. Próbuje biec z czerwym wyprzedza już teraz obrońcę Wysp Owczych. Arkadiusz Milik broni to bramkarz Wysp Owczych. To jest, nie chcę teraz sobie dać, nie dam sobie ręki uciąć, bo nie pamiętam jego nazwiska. Bardzo dobrze, próba skrzydłem. W zasadzie jakiekolwiek próba ataku ze strony reprezentacji Polski w tym meczu będzie dobra, gdyż Wyspy Owcze nie są tutaj, no o, mieliśmy obronę. No, ale wiadomo, że nie trzeba też poddawać się. Szymański! Bartosz Bereszyński! Robert Lewandowski strzela, ale piłka leci obok bramki. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Polska prowadzi 2-0, ale pamiętamy, że przez pierwszą połowę tak też było na meczu z Mołdawią. Rozpoczyna z bramki Nielsen. Edmundson. Polacy polscy wyszli. Są wyżsi też dlatego udają się piłkę odzyskać. Piłka wychodzi na out. Mamy zmiany. Nie mamy jeszcze zmiany. Pierwsza połowa. 2 minuty sędzia doliczy. Hansson. Straciły Wyspy Owcze. Wyspiarze. Kamiński. Kończymy pierwszą połowę. Polska prowadzi 2-0. Teraz wystarczy ten wynik utrzymać i oczywiście jak nadarzy się okazja w dalszym ciągu atakować. Statystyki na pierwszą połowę rozumieją się tak, że Polska przeważa. Posiadanie piłki w granicach 70%. Strzały o 6 więcej i o 4 więcej strzałów celnych. Wyspy Owcze ani faulów, ani strzałów tutaj nie dodali. Polacy mieli okazję jeden rzut rożny. I nie będę czytał do końca tych statystyk, ale to wszystko pokazuje, że Polska w tym meczu przeważa. Byleby statystyki się nie odwróciły.
Tam po przerwie Polska Wyspy Owcze dla przypomnienia wynik 2-0. Przy okazji zmiana za Jakuba Kamińskiego, wszedł Kamil Grosicki, a za Tomasza Kędziora Matt Cash. Polska już przy piłce i rozpoczyna kolejny atak. Robert Lewandowski, już sam Grosicki na skrzydle. Grosicki, rzutka w pole karne, Grosicki, gol, gol. 3-0, 3-0, Arkadiusz Milik. Tutaj raczej nic się już nie zmieni. Nielsen pokonany po raz trzeci. No ale kto? To jest inicjatorem tej akcji. No. Oczywiście Robert Lewandowski i Kamil Grosicki. Milik tylko wystawił swoją głowę i oddał strzał. Świetna sygnał akcji. Tak naprawdę to jest to trio z Euro 2016. Także na zgranie no na pewno będzie bardzo dobrze. I rozpoczyna od środka, sprzedają od środka Wyspy Owcze. Na to środka. Edmundson. I Polska. Szymański. Lewandowski. Obok bramki. I z bramki wznowił Nielsen. Zagrywa do Nielsen. Fajnie byłoby zobaczyć bramkę Wyspy Owcze, ale też nie chcę tutaj, że Polska straciła bramkę z drugiej strony. Zieliński, Arkadiusz Milik. Milik nie pójdzie sami, to próbuje się zagrać do Szymańskiego. Arkadiusz Milik i bramce, no podobnie broni Nielsen. Rzut rożny. Oczywiście wymawca będzie Zieliński. Zagranie do Szymańskiego. Wchodzi w głąb pola karnego do Krychowiaka. Do Krychowiaka. Gol! Nie wiem jak to wpadło. Nie mam pojęcia jak to wpadło. To jest samobój Dawid Sena. Tak kamery tutaj pokazywały, więc raczej nie ma tutaj wątpliwości, że jest to bramka samobójcza. 4-0. Fejro. Na też. Edmundson. Polska dyskuje. Robert Lewandowski, Kamil Grosicki. Oj, Grosicki skrzydłem. No oczywiście nie do wyprzedzenia. Grosicki. Gol 5-0. Robert Lewandowski, trzecia bramka w tej eliminacji. A kiwnął się Grosik. Mamy piątą bramkę, ja już się trzymałem na trzeciej, ale zmiana za Bartistowu, Zorsana, nieważne, nie zacząłem tam wyczytać. W PES-ie jest taka tendencja, że te zmiany składów się pokazują dosyć szybko, no co nie jest realistyczne, ale dobra. Edmundson, tracą piłkę w Wyspiarze, no i Robert Lewandowski, Grosicki biegnie skrzydłem i czy będzie szósta bramka? No będzie, najbardziej. 6-0, Robert Lewandowski się kończył z hat-trickiem. Nie wiadomo, żeby tak fajnie było, żeby się od 20:45 taki wynik, żeby się skończył mecz. Ale co zrobić? Nie wiem, chyba w symulację. Kurosicki, jestem szczęśliwy, Robert Lewandowski. Zaczynają od środka, naturalnie, Fejro, Edmundson, Kracon, Hansson, Vantamar, stracił Grzegorz Szkodek przy piłce, udaje Dominika do Lewandowskiego, piłka nie dotarła do adresata, na te sztat, Lewandowski, nie wiem, że przeczytałem.
Bereszyński. Grosicki. Lewandowski. To musi poprzeć obrońcy. I Robert Lewandowski do Milika. Milik. Milik jest też z trzecią bramką, bo już dobrze to skojarzyłem. Dzisiaj druga. Druga w samym turnieju. Trzy bramki w tych eliminacjach. 7 do 0 w ostatniej jeszcze minucie dobija gola Arkadiusz Milik. Można zobaczyć to spotkanie. Doskonale widzieli, że jest to już pogrzebany wynik. Nie ma szans, że w te kilka sekund się on zmieni, to logiczne. Jeszcze zmiana za Vantamara, wchodzi Bartialio i Mendiksona wchodzi do nas, to są Holandzy, inne nazwiska. Także, no jeżeli źle czytałem, to trudno. No i świetnym wynikiem, 7-0 kończymy, dodatkowo samobójcza bramka Hansona podajesz. Oby taki wynik był dzisiaj, w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do ocen tego filmu. No to co mówię zawsze. Do usłyszenia i cześć.